Szanowni Państwo, bardzo wiele ważnych rzeczy dzieje się w ostatnich tygodniach. To kwestie gigantycznych nagród, to kwestia kompletnej znieczulicy rządu PiS-u na protestujących niepełnosprawnych, ale w tych gąszczu ważnych spraw nie możemy zapominać o jeszcze jednej. O faktach, które zostały upublicznione w zeszłym tygodniu, a mianowicie o kwestii wycieku w Lublinie, wycieku, który miał bronić funkcjonariusza PiS-u, członka PiS-u przed odpowiedzialnością. Szanowni Państwo, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ale ogólnie w służbach specjalnych rządzonych przez PiS dzieją się rzeczy straszne. W ostatnich miesiącach mamy bardzo, bardzo wiele sygnałów w tej sprawie. Wiemy przecież o niejasnych powiązaniach pana ministra Kamińskiego, pana ministra Wąsika z reprywatyzacją warszawską, z ochroną interesów spółki Srebrna. Wiemy o mobbingu w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Wiemy o wcześniejszych sprawach kompletnie nierozliczonych i niewyjaśnionych, jak chociażby kwestia podwójnego czy też dodatkowego wynagrodzenia dla wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No widać, że służby pod rządami PiS mają być tajne dla obywatela, a bardzo użyteczne dla rządzących. Mamy taki proces, wszystko wskazuje na to, że mamy taki proces kryminalizacji polskich służb specjalnych przez PiS. Zresztą co tu się dziwić, skoro na ich czele stoją osoby, które zostały przez polski sąd skazane, a potem dopiero uniewinnione przez prezydenta Dudę. W związku z wieloma znakami zapytania, w związku z całkowitym milczeniem koordynatora służb specjalnych, jego zastępcy, ale także w związku z wątpliwościami wobec tych panów, żądamy w imieniu Platformy Obywatelskiej zwołania tajnego posiedzenia Sejmu. Żądamy posiedzenia Sejmu na temat sytuacji w służbach specjalnych, bo to nie tylko CBA, choć rzeczywiście CBA to główny problem, ale także inne służby, afera Sensus Group. Żądamy, aby pan premier Morawiecki przyszedł tutaj i posłom wytłumaczył, co dzieje się w służbach specjalnych. Te kwestie dotyczą fundamentalnych interesów państwa. Jeżeli dowiadujemy się, że służby działają tak, aby, czy też potencjalnie mogą działać tak, aby chronić działaczy PiS-u, no to mamy do czynienia z daleko posuniętą patologią i z tych patologii powinno się kierownictwo PiS-u wytłumaczyć. Szanowni Państwo, okazuje się, że służby specjalne pod rządami PiS służą partii. Nie służą państwu. Nadrzędnym interesem dla CBA, dla wszystkich służb specjalnych okazuje się interes Prawa i Sprawiedliwości. To jest sytuacja niezwykle groźna dla obywatela, niezwykle groźna dla funkcjonowania demokracji. Ale jeszcze czymś bardziej groźnym, być może okazuje się wątek wynikający właśnie z przecieku z Lublina, gdzie służby miałyby ochraniać działaczy PiS-u przed konsekwencjami karnymi. Gdyby miało się tak zdarzyć, że służby specjalne bronią przed konsekwencjami karnymi własnych działaczy, no to sięgnęliśmy dna. To jest sytuacja, która musi być wyjaśniona na tajnym, utajnionym posiedzeniu Sejmu. Wnioskujemy o takie posiedzenie, dlatego że funkcja kontrolna Sejmu, kontrolna nadrzędna nad rządem, musi być wreszcie zrealizowana. To jest konstytucyjny obowiązek, żeby Sejm, przedstawiciele narodu mogli w utajnionym posiedzeniu wyjaśnić i posłuchać informacji szczegółowej dotyczącej sytuacji w służbach specjalnych. Życzymy sobie, Szanowni Państwo, żeby milczący Mariusz Kamiński zaczął korespondować z parlamentarzystami zgodnie z obowiązkiem jego jako funkcjonariusza i wypełniając ustawę o mandacie posła i senatora, ponieważ nie zwykł nam odpowiadać na nasze pytania. Zadaliśmy w zeszłym tygodniu szereg pytań premierowi, ale dzisiaj wnioskujemy o tajne posiedzenie Sejmu, dlatego że pojawiły się nowe wątki, chociażby związane z przeciekiem w Lublinie. Kolejne śledztwo dziennikarskie, już po śledztwie redaktora Gierszewskiego, TVN24, dziennikarze TVN-u przeprowadzili śledztwo i okazuje się, że były dyrektor delegatury w Lublinie, delegatury CBA, pan Piotr Grasza,
chce zeznawać przed komisją do spraw służb specjalnych w Sejmie, ale być może będzie musiał stawać również przed komisją śledczą. Bo chcemy jasno powiedzieć, że utajnione posiedzenie, informacja jest pierwszym elementem dochodzenia do komisji śledczej. Musi taka komisja w pewnym momencie powstać, bo narosło tak wiele niejasności i tak wiele wątpliwości wokół funkcjonariuszy służb specjalnych w Polsce, że nie wyobrażamy sobie, żeby ostatecznie te kwestie nie były przez komisję śledczą wyjaśnione. Czy macie Państwo jakieś pytania? Można w innej sprawie? To jeszcze jeden wątek, bo bardzo ważna jest także kwestia odpowiedzialności osobistej funkcjonariusza publicznego, jakim jest pan poseł Jarosław Kaczyński. Wiemy, że w sprawie tego przecieku w Lublinie, przecieku nazywanego Starachowice 2, do pana posła Kaczyńskiego został dostarczony list informujący o tych patologiach i dziś razem zadajemy publiczne pytanie. Co pan prezes Kaczyński zrobił w sprawie tego listu? Czy przekazał ten list organom ścigania? Czy służby zajęły się tą sprawą? Czy pan premier Morawiecki wdrożył postępowanie sprawdzające? Szanowni Państwo, no mamy do czynienia z sytuacją, w której nie wiadomo po co funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego kontaktuje się z osobą, która przez to Centralne Biuro Antykorupcyjne jest podsłuchiwana w ramach legalnego śledztwa. I wszyscy w PiS-ie uważają, że nic takiego się nie stało. No przecież to jest kompletna patologia. Naprawdę mamy do czynienia z bardzo, bardzo niebezpiecznymi sytuacjami, w których służby wydają się bardziej bronić interesów funkcjonariuszy PiS-u niż interesów zwykłych obywateli i państwa polskiego. A rola pana prezesa Kaczyńskiego także powinna być sprawdzona. Jeżeli taki list wpłynął do niego, jeżeli powziął wiedzę o tego typu działalności, miał obowiązek poinformować prokuraturę. Pytanie, czy to zrobił, będziemy tej informacji także się domagać. Dobrze, chciałam zmienić temat i zapytać, czy wnioski, które były zapowiadane w weekend dotyczące odwołania pani minister Elżbiety Rafalskiej i wicepremierka Tak, zostały dzisiaj formalnie złożone. Zapowiedzieliśmy ustami szefa klubu w sobotę, że takie wnioski zostaną złożone, a wcześniej przewodniczący partii Grzegorz Schetyna wywierał presję na rządzących, mówiąc właśnie o potencjalnych wotach nieufności, wywierając presję, by jak najsprawniej, jak najszybciej porozumieli się z osobami protestującymi, które słuszne postulaty składają i mają prawo oczekiwać wsparcia, widząc, że rzeka pieniędzy popłynęła do działaczy PiS-u, rzeka pieniędzy popłynęła do rodzin działaczy PiS-u. Jak się okazuje, rząd proponuje gotówkę ministrom, wiceministrom czy swoim działaczom w terenie, a osobom niepełnosprawnym proponuje jakieś daniny rzeczowe w postaci pieluchomajtek czy cewników. Więc tu jest zasadnicza różnica w podejściu do własnych działaczy i do osób, które naprawdę takiej pomocy potrzebują. Myśmy zabezpieczyli w budżecie, kończąc nasze rządy w 2015 roku, zabezpieczyli 650 milionów na wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i te pieniądze zginęły. Pytamy, gdzie się te pieniądze rozpłynęły i czy one zasiliły fundusz nagród dla PiS-u. Szanowni Państwo, jedno zdanie w tej sprawie dosłownie, bo patrząc na zachowanie ministrów rządu PiS-u, to możemy postawić taką tezę, że dyskusja przy okazji tych wniosków o dymisję pani Szydło, pani Rafalskiej będzie jedyną formą poważnej dyskusji w tym parlamencie, bo PiS od tych problemów po prostu ucieka, zachowuje się całkowicie niepoważnie. My te wnioski złożyliśmy właśnie po to, aby o tych problemach rozmawiać, bo nie ma innej możliwości, aby tę debatę w Sejmie prowadzić. Była komisja zwołana na czwartek, podkomisja, PiS przerwał jej obrady, zawiesił je do 17 maja, a ci ludzie naprawdę nie zasługują na to, aby czekać do 17 maja w realizacji postulatów, które im się po prostu należą.